Cześć, witam w kolejnym odcinku z serii TORGIREN DEVOPSUJE. Dzisiaj opowiemy sobie o balansowaniu ruchu i porwamy HAPROXY oraz LVS. Ok, więc zacznijmy. Czym jest balansowanie ruchu? Wyobraźmy sobie, że mamy sy sytuację, w której mamy klienta, który chce odpytać o stronę www, na przykład strona.pl. Gdybyśmy w tym miejscu mieli jeden y serwer, klient by pytał y o stronę do tego serwera. I teraz. Balansowanie y, robione jest w dwóch celach. HA, jak y, High y, Availability, które zape zapewnia nam wysoką dostępność, czyli możemy mieć y, parę maszyn, że jeśli jedna padnie, to ruch, to klient odpyta inny serwer i wciąż do, do, dostanie odpowiedź. Oraz High y, Performance, gdzie jest wielu klientów i ta maszyna może już nie wyrabiać przez nie wiem, CPU, dysk albo cokolwiek i odpowiedzi są zbyt wolne wtedy dogładamy maszyn, aby ruch roz rozłożyć między węzły w klastrze. My się skupimy, skupimy dzisiaj na klastrach high performance przy czym pod kątem yy, zasobu, za jakim jest sieć? <coughs> Czyli jednym z, najpup, z najpopularniejszych y, balanserów y, używanych y, y, w IT jest y, Haproxy. Haproxy. Y, <coughs> Jest ono bardzo dobrym balanserem, robi bardzo dużo dobrych rzeczy. <küh> I gdy mamy trzy serwery za balanserem, a tutaj jest klient, <küh> gdy klient łączy się do sytona.pl, łączy się on do, do haproxy. <küh> Wykonuje zapytanie, następnie haproxy łączy się do serwera. Wykonuje zapytanie bliźniaczo podobne, jeśli nie identyczne, bo to tam może być różnie, ono może je modyfikować, ale załóżmy dla prostoty, że wykonuje to, to samo zapytanie na, na tym serwerze bądź na tym, tutaj są różne sposoby rozrzucenia ruchu, serwer mu odpowiada i haproxy zwraca Odpowiedzi. Gdy tutaj ta maszyna nie wiem, nie wyrabia, bo ma za dużo requestów, można maszyn dokładać. I to jest sytuacja naj, najpopularniejsza, która się zdarza w wszędzie i tak działa sekalowanie y wszerz. <laughs> Przy czym my się skupimy dzisiaj na sytuacji, w której a, y, w, warto zaznaczyć, że przy ruchu HTTP zapytanie na przykład o y, y, obrazek, tutaj dam za przykład y, obrazek, bo jest prosty, a duży zapytanie HTTP wy, wyglądamy mniej więcej tak, że mamy get y, slash kod.jpg i tutaj y, protokół HTTP damy 1 1.0. <kly> czyli pytając takim stringiem, który ma paręnaście znaków, otrzymamy cały duży obrazek, czyli ruch w, wchodzący od klientów jest mały, bo oni wysyłają tylko ma małego stringa chcę taki zasób, chcę taki zasób, więc ruch to, tą ścieżką jest mały. Natomiast jeśli serwer już zwraca obrazek, ten ruch jest duży i ten. I może na, nastąpić sytuacja, gdy ruch wychodzący z naszego haproxy jest większy niż yy, karta sieciowa pozwala, niż łącze doprowadzone do, do tej maszyny, że <tryk> Że klient musi poczekać dłuższą chwilę, gdyż nie ma, nie ma przepustowości, która by poz, pozwoliła od, dać mu wynik wcześniej. Tutaj jest to ważne, aby zaznaczyć, że klient czeka z, po, z powodu sieciowego ograniczenia, a nie że aplikacja długo myśli. <laughs> Jak można z tym sobie poradzić? Jest coś takiego jak LVS. LVS, który jest. ma parę trybów pracy. Ja się skupię dzisiaj na Direct. Direct Routing, który jest balanserem Warstwie czwartej, gdyż y, słucha na IP porcie, jednak y, ba, y, balansuje na warstwie y, drugiej. On, on działa w jądrze, więc y, jest, jest szybszy, gdyż nie, nie musi przechodzić do, do user space'u. Działa w jądrze i manipuluje pa, pakiety tylko na warstwie drugiej, co też upraszcza. Y, okay. Jak to wygląda? Przy Klient łączył się do haproxy, a haproxy łączyło się dalej. I y, gdy dostało y, odpowiedź, z, zwróciło ją do klienta. Przy LWS jest ciudy inaczej. Mamy y, dyrektora di, i mamy y, poniżej 3 real. Serwer. I co jest ważne, każdy LVS ma jakiś swój adres IP, bo jest maszyną, więc ma jakiś adres, ale ma dodatkowo jeden ekstra adres wirtualny, który będzie tym adresem, na którym słucha LVS. Czyli załóżmy, że ta maszyna ma IP 1111. Takie ma IP, a my jej dołożymy adres ten, na którym będzie słuchać usługa, na przykład 1, 1, 1 3. I tu jest bardzo ważna rzecz. Każdy z tych serwerów, one założymy, mają adresy 10, tutaj będzie 11, tutaj będzie 12, no tam jeden. Musimy ka każdemu z tych serwerów dodać je też jeszcze jeden adres IP, taki jak ten. Czyli ka każda z tych maszyn musi mieć dwa y y adresy lub więcej, w tym jeden, ten wirtualny. Y y y uważny widz się tutaj zastanowi, że mamy konflikt y adresów IP, tak, mamy konflikt. Jak sobie z tym radzić? <krym> Nal należy skon skonfi skonfigurować RIL serwery w taki sposób, aby nie rozgłaszały swoich y, arp -ów. Czyli, jeśli będzie pytanie, y, jaki magma y, adres 1113, tylko ta maszyna mo y, może się rozgłosić, te nie. Y, po co jest ta taki zabieg? <krym> jeśli wypada pakiet do lvs na przykład ma w ramce, że to się skupię tylko na dwóch ważnych polach, ma IP, jest 1113 i MAC 00001 no tam tych parę będzie. Jest taki pakiet, jest Ramka IP, tu jest ramka e e e ethernetowa. Tak, tak. I co robi LVS? LVS wie, gdzie ma real serwery. On je zna, on, one muszą być w tej samej sieci. To jest taki wymóg Direct Routing, aby one się widziały bez żadnych routerów po, po drodze i LVS jedyne co robi to w tym pakiecie który dostał zmienia maka na maka na przykład tej maszyny i puszcza pakiet dalej co się z takim pakietem dzieje switch patrzy po maku i zrzuca ten pakiet tutaj pakiet Wciąż ma ten adres IP. Jest on niemodyfikowany. Nie Stąd ta maszyna, gdy dostanie taki pakiet, patrzy: o, jest to pakiet do mnie. I zaczyna go przetwarzać. Po, ponieważ to, y, ta y, operacja z zmiany MACa jest szybka, bo to jest podmiana jednego pola w ramce. Stąd y, LVS jest szybki. A i tu jest jeszcze jedno ważne pole, czyli. Y, Source y, y, adres, które również się nie zmienia. Przy haproxy y, serwer ma jako source y, adres y, haproxy. W tym przypadku nic się w, y, w ramce nie, nie, nie zmienia, y, tylko mac, czyli ten serwer widzi, że dostałem pakiet skądś tam, ze świata, czyli. Gdy, gdy on przetworzy zapytanie, odpowiada na adres źródłowy, czyli odpowiada bokiem do, do klienta. Jeśli wypadnie kolejny pakiet i, i wypadnie do, na tą maszynę, ona również y, y, odpowie bokiem. I to z, zwykle jest inne łącze, inna karta sieciowa. Dlatego <laughs> jeśli mamy duży ruch, gdzie nasze odpowiedzi wysysają łącze mając trzy maszyny, które mają trzy osobne uplinki wychodzące w świat każda z tych maszyn może mówić wysyłać dane z maksymalną swoją przepustowością czyli już nas nie ogranicza ta karta wyjściowa, bo tu się nic nie wysyła tak naprawdę Tutaj tylko wchodzą zapytania, które są z, z zwykle małymi zapytaniami, stąd LVS może ich przy, przyjąć bardzo dużo, a każdy real server odpowiada innym łączem. Stąd, jeśli mamy karty na przykład 100 megabitów, załóżmy tak roboczo, mamy 100 megabitów, czyli możemy przyjąć 100 megabitów wejścia i wysłać 100 megabitów wyjścia. Czyli wejście jest mniejsze stąd jeśli będziemy mieć odpowiedzi 100 megabitów to nasza karta się zacznie zapychać. W tym przypadku jeśli mamy zapytań na 100 megabitów odpowiedzi to tutaj będzie 3. 3 30 megabitów, odpowiedzi tutaj będzie 30 i tu będzie 30. I to znaczy, że wejście może być trzy razy większe, bo tutaj można dobić do, do 100 mega. Czyli po prostu, jeśli naszym pro problemem jest łącze przy lws z różnymi uplinkami można zwiększać y, maksymalny upload razy ilość y, z, y, z serwerów. Jak to dokładnie skonfigurować pokażę w odcinku, w drugiej części y, tej serii, a jakie to daje wyniki pokażę w trzeciej części. Y, to jest przedstawienie te teorii jak to działa, czyli z na z najważniejsze rzeczy. LVS Podmienia tylko MAC adres maszyny docelowej. Adresy IP są takie same, stąd maszyny real serwerowe przejmują te pakiety i je przetwarzają. I trzecia najważniejsza rzecz w trybie direct routing: real serwery odpowiadają inną ścieżką niż dostały zapytanie. To daje właśnie ten przy, przyrost y, m, możliwego y, y, uploadu danych. Dzięki. Cześć.